Cześć, cześć, cześć kochani. Już wyłączam muzykę, żeby nie było, że będzie mnie tutaj zagłuszała, bo dzisiaj wskakuję znowu do Was, skakuję do Was znowu live po to, żeby Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wszyscy tak bardzo mówią o tej medytacji, o tym, jaka ona jest fajna i w ogóle jak zmienia życie i to takie staje się trendy, medytujemy każdego dnia, ale tak naprawdę dzisiaj zadałam pytanie, po co ta medytacja jest, co Ty dzięki tej medytacji zyskujesz, po co ona w ogóle jest, co ona ma nam dawać. I wiesz, to jest tak, że gdzieś tam my mamy w sobie takie myślenie, że medytacja nas wycisza, wycisza nasze emocje i po to w nią wchodzimy. Albo też po to, żeby lepiej spać, żeby zmieniły się nasze wibracje i tak dalej. Ale moje pytanie jest następujące. W jaki sposób zmienią się Twoje wibracje? Jeżeli Ty wchodzisz w tą medytację, to w jaki sposób te wibracje mają się zmienić tylko i wyłącznie przez samą medytację? Bo kiedy zaczniesz się sobie zadawać pytanie, czym tak naprawdę jest medytacja i czym są wibracje i z czego one pochodzą, to bardzo szybko dotrzesz do punktu takiego, gdzie okaże się, że Twoje wibracje i Twoja energia, skąd to płynie? Z Twojego ciała. Z Twojego ciała płynie, a więc Twoje ciało wysyła konkretne fale, Twój umysł, Twój mózg, a to oznacza, że Twoje myślenie, to jak Ty się czujesz ze sobą, ma wpływ na to, jakie masz wibracje. I teraz, jeżeli wchodzisz w medytację z takim stanem, to co ta medytacja tak naprawdę ma Ci dać? I co się zadzieje, jeżeli Ty uspokoisz swoje emocje? Co takiego się zmieni w Twoim życiu? Kończysz tą medytację, wychodzisz z tego stanu medytacji i co dalej? I dalej prawdopodobnie nic się nie zmienia. Przez pewien czas czujesz ten spokój, przez pewien czas coś tam w Twoim życiu jakby płynie, ale to działa tylko przez pewien czas. I chcę Wam powiedzieć o czymś mocnym. Chcę powiedzieć o czymś mocnym. Kiedyś myślałam, że medytacja właśnie po to jest, żebyśmy się uspokoili, żebyśmy sobie opanowali emocje. Po co ta medytacja jest? Jeżeli Twoim celem jest, by zmienić swoje życie, by wejść na zupełnie inny poziom życia, a domyślam się, że to jest Twoim celem, skoro jesteś na tej grupie, i to nieważne, czy to będzie rozkręcenie biznesu, czy to będzie lepszy związek, czy to będą lepsze relacje z ludźmi, czy to, żeby się w Twoim życiu pojawili przyjaciele, czy to, żebyś zarabiała więcej kasy, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, co jest Twoim celem. Na pewno jest to jakaś zmiana, którą chcesz wprowadzić w swoje życie. Jeżeli tą zmianę chcesz wprowadzić w swoje życie, to nie możesz jej wprowadzić z poziomu, w którym jesteś tu i teraz, ponieważ z poziomu, w którym jesteś tu i teraz, doprowadziłeś do pewnych okoliczności, które się wokół ciebie zadziewają. Więc potrzebujesz wyjść z tego miejsca, w którym jesteś tu i teraz. Wzbić się wyżej, dużo wyżej. I po to jest medytacja. I teraz, co powiesz na to, jeśli Ci powiem, że medytacja jest po to, abyś wyszedł ze swojego ciała, aby Twój umysł opuścił Twoje ciało, wszedł w pole informacyjne, w pole kwantowe, zabrał stamtąd to, co potrzebuje do zmiany i wrócił z powrotem do ciała. I dalej. Co jeśli moment, w którym czujesz, albo inaczej, nie czujesz swojego ciała, jest tym momentem, do którego potrzebujesz dojść za każdym razem, kiedy wchodzisz w medytację? I dalej, ile razy Ci się to udało? Nie czuć własnego ciała, ale wyjść, nie czuć tego ciała, wyjść poza nie, sięgnąć do tego pola, które jest wokół Ciebie, pola możliwości, które wokół Ciebie jest, z którego chcesz czerpać tą zmianę, wejść w to pole, chwycić to, co potrzebujesz, zabrać ze sobą i wrócić do swojego ciała, ale z nową energią i nowymi wibracjami. Jak często świadomie podejmujesz takie kroki w medytacji? I chcę Wam powiedzieć,
że ten rodzaj medytacji przynosi niesamowite efekty. On powoduje, że twoje środowisko, twoje otoczenie, ludzie wokół ciebie zmieniają się tak. To tak bardzo wpływa na wszystko wokół, że momentami ja sama jestem totalnie zszokowana, jak proste może być to, kiedy chcemy coś zmienić. Że wystarczy tylko wyjść poza te ograniczenia, które ma nasze ciało. Bo nasze ciało, co ono ma w sobie? Ono przechowuje w sobie wszystko to, co przeszłe. Przechowuje przeszłe emocje, przechowuje jakieś blokady, ograniczenia, limity, przekonania. To jest w naszym ciele, to jest też w naszym umyśle, który otacza nasze ciało. Nie mówię tutaj o mózgu, bo mózg jest zupełnie czymś innym. Jest organem, który jest w naszym ciele. Mówię tu o umyśle. Umysł obejmuje całe nasze ciało. Jest dużo szerszą przestrzenią. Więc tak naprawdę moment, w którym wychodzisz poza te ramy i wchodzisz świadomością wyżej i czerpiesz z tego pola to, co potrzebujesz, a potrzebujesz konkretnych emocji, konkretnych myśli. I te emocje w kombinacji z tymi myślami stworzą twoje inne zachowanie, inne działanie, inne wibracje i inną energię. I kiedy to z tym wejdziesz z powrotem, to zaczną się dziać cuda. I wyobraźcie sobie, to jest może banalna rzecz. Wszystkie mamy, które tutaj są, jeżeli macie małe dziecko, albo miałyście, ono już dorosło, ale pewnie pamiętacie ten czas, kiedy dziecko przeżywało taki mega, mega moment krytyczny, rozstawania się z mamą, nigdzie nie chce tej mamy opuścić, najlepiej jakby było w ogóle przylepione jak mały kleszczyk i mama po prostu nie może zniknąć z pola widzenia. I moje dziecko przeżywa coś takiego. I chcę wam powiedzieć, że przez ostatni czas testowałam sobie pewne rzeczy właśnie związane z medytacją. I wyobraźcie sobie, że moment, w którym jasno określałam w intencji, czego pragnę, dochodziłam do takiego momentu, kiedy po prostu nie czułam swojego ciała. Po prostu, to jest taki moment, kiedy przestajesz je czuć. I mogłabym to nazwać, że wychodzisz poza nie. Kiedy wychodzisz poza te ciało, sięgasz po te emocje, których pragniesz, czyli jak ja się chcę czuć, w jaki sposób ja chcę się czuć w relacji z moją córką. Chcę czuć spokój, chcę czuć lekkość. Chciałabym, żeby ona płynnie przechodziła to poranne rozstanie, żeby ona tego tak bardzo nie przeżywała. I ten spokój, samo słowo spokój, chcę czuć spokój przy tym rozstaniu, ono już za sobą niesie, co musi się wydarzyć, bo ja nie będę czuć spokoju, kiedy ona będzie tarzać się po ziemi, wrzeszczeć, przyczepiona do mojej nogi, krzyczeć mama, 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 nie, mama, nie, żebym nie szła do pracy. Tak? Więc samo już, że poczuję ten spokój, za tym spokojem będzie szło wiele rzeczy, wiele płaszczyzn. I teraz to czerpiąc z pola kwantowego, no bo bądźmy szczerzy, kochani, ja was tutaj uczę, ja was tu nie uczę o rzeczach takich zwykłych. W pewnym momencie po prostu będę wam mówić wprost, jak to wygląda. Rozmawiamy tu o fizyce kwantowej, rozmawiamy tu o polu kwantowym, o możliwościach, które istnieją wokół ciebie, a które możesz czerpać w formie energetycznej z tego, co ciebie otacza. Nie rozmawiamy tutaj o modelu w postaci, że musisz harować, żeby coś mieć, że trzeba ileś czasu poświęcić, żeby coś osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ja chcę wam pokazać życie od innej strony. Ja chcę wam pokazać życie od strony kreatora, od strony tego, że ty nie musisz harować. Medytację. Nie dwa razy dziennie, a tyle razy, ile potrzebujesz, kiedy wyskakujesz z fajnych emocji. Co mam na myśli, mówiąc fajne emocje? Fajna emocja jest tylko jedna. Wdzięczność i miłość. I spokój. Dobra, niech będą trzy. Ale ja bym ją ujęła jako jedną. Zawrzyjmy ją we wdzięczności. Bo we wdzięczności zawiera się wszystko. Lub w miłości, jak wolisz. Ale nie mylmy tego z miłością między ludźmi, bo to jest zupełnie inny poziom. Ta miłość, o której ja mówię, to jest taka miłość, która rozprzestrzenia się po twoim ciele. Ona po prostu się rozlewa po twoim ciele i czujesz błogość, czujesz zaopiekowanie, czujesz troskę, czujesz spokój. Ta emocja
ma towarzyszyć ci cały dzień. I za każdym razem, kiedy z niej wyskakujesz, siadasz i robisz medytację. Jaką medytację? Prostą. Dochodzisz do momentu, dopóki czujesz, że opuszczasz swoje ciało, wychodzisz poza swoje ciało i łapiesz z tej przestrzeni kwantowej to, czego chcesz, to, czego potrzebujesz, tych emocji, których potrzebujesz. Więc łapiesz tą wdzięczność, łapiesz ją na podstawie wizji, do której pragniesz dotrzeć. Wizja jest bardzo ważna w tym przypadku. Intencja również. Łapiesz to, jak jabłko z jabłoni, chwytasz w rączki, ściągasz ze sobą do swojego ciała i twoje ciało staje się zupełnie inne. I wiecie, co się wtedy dzieje? Dzieje się to, co się zadziało u mnie na przykład dzisiaj. Moja córka dzisiaj w podskokach skakała i wychodziła z domu i mówiła mamie: papa, papa, mama. Chociaż ona nie mówi papa, ona mówi niania, 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 mama, niania. Zadowolona i radosna. Zajęło jej to dosłownie, ja bym powiedziała, że 1,5 minuty może. Zapakowała sama plecak. Ale 2 dni temu jeszcze ta sama sytuacja kończyła się tym, że ona po prostu została w domu, bo tak bardzo płakała. I to był moment, zaczęłam sobie to analizować, i różnica między tymi 2 dniami była taka, że 2 dni temu po prostu zaspałam, przyznam się wam bez bicia. Zaspałam i tą medytację zrobiłam dużo, dużo później. Zrobiłam ją tak naprawdę po południu. Więc cały dzień. Ten początek dnia już nie był taki, jak wtedy, kiedy ty wstajesz rano i programujesz swoje ciało. I to po prostu czuć. Dla was wszystkich, którzy jesteście u mnie na liście mailingowej, wysyłam w prezencie taki, powiedziałabym, że wstęp do medytacji, bo na samym początku, jak zaczynałam robić medytację, to problemem było to, żeby to ciało się rozluźniło i żeby przestać myśleć. Te myśli po prostu bombardowały moją głowę. Non stop miałam miliony myśli i to było, miałam wrażenie jak walka sama ze sobą. Więc stworzyłam taki wstęp do medytacji sama dla siebie i korzystałam z tego i on mi bardzo pomagał, bo to był wstęp, który skupiał twoją uwagę na poszczególnych częściach twojego ciała i wprowadzał taki relaks. I to jest fantastyczny wstęp do tego, żeby wejść w głęboką medytację. A potem możesz już popłynąć, potem możesz tak naprawdę po prostu pozostać sobie w tym stanie i wejść jeszcze głębiej. Po to, czego pragniesz. Sięgnąć po to, zabrać to stamtąd i wprowadzić do swojego życia. Dla wszystkich was, którzy jesteście na mojej liście mailingowej, wysyłam teraz tą medytację. Dziękuję wam za dzisiejszy dzień. Fantastyczny, cudowny. I do zobaczenia wkrótce. Buziaki.